Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć o Matce Bożej. Matka Boża, postać wszystkim znana, Maryja. Zobaczcie, tu mamy taki specjalny obraz. Może to nie jest obraz malowany, ale to jest obraz tkany, ale nie w Papui Nowej Gwinei, tylko w Polsce. Ale to jest właśnie obraz naszej Matki Bożej Częstochowskiej. I dobrze słuchajcie, że właśnie jesteśmy także przy kominku. Dlatego, że takie ciepło, które daje ogień, to światło, które daje ogień, na pewno kojarzy się z domem. No może nam nie, ale na pewno mieszkańcom Papui Nowej Gwinei. A jeżeli kojarzy się z domem, to także kojarzy się z matką. No bo w domu mama, wiadomo, tym domem się zajmuje, przygotowuje obiady. Mam nadzieję, że pyszne. Spotkałem się kiedyś z takimi chłopcami małymi. I jeden mówił do drugiego, czy wy się w domu przed jedzeniem modlicie? A drugi mówi, nie, bo nasza mama dobrze gotuje. A wasze mamy na pewno dobrze gotują, ale myślę, że przed jedzeniem też się na pewno modlicie. I Matka Boża, jako nasza matka i matka wszystkich ludzi, kojarzy się nam na pewno z ciepłem takim domowym. Z takim budowaniem naszego domu. Także tego domu, w którym my jesteśmy, ale także tego domu dla naszej duszy, którym, jak wiemy, jest nasze ciało. I dlaczego w Papui Nowej Gwinei mieszkańcy tego kraju kojarzą dom z ogniskiem, czy z takim ogniem? Dlatego, że Papuasi swoje domki mają słomiane. Każdy domek w górach, bo na wybrzeżu trochę inaczej, ale w górach każdy domek jest okrągły. Jest zrobiony, konstrukcja drewniana jest zrobiona z takich gałęzi grubych zbieranych w buszu w dżungli. I na ściany wykorzystywany jest materiał taki podobny do naszej słomy, który nazywa się pit-pit w języku papuaskim, a na dach wykorzystywany jest inny rodzaj słomy, taka, która rośnie w buszu w dżungli i nazywa się kunaj. I teraz taki domek nie ma okien, bo w tym domku okna są niepotrzebne. Jest bardzo niski, jak się do niego wchodzi, trzeba bardzo się zniżyć. Tam jest jakaś zwykła drewniana ławeczka, jakieś są pomieszczenia do spania przedzielone takimi ścianami zrobionymi z takiej maty plecionej właśnie z tej słomy. Tam się wchodzi do środka i się śpi, ale na środku tego domku jest zawsze ognisko. I to ognisko prawie zawsze jest tam, może nie rozpalone, ale na pewno rozżarzone, żeby w tym domku było ciepło. Ktoś powie, no jeżeli jest to kraj tropikalny, w którym jest w ciągu roku 30-35 stopni, a na pewno grubo powyżej 20 stopni ciepła, to po co tam jeszcze w domku ognisko? No w górach, tam gdzie ja pracowałem, w nocy potrafi być zimno. Na pierwszej mojej misji, mój dom misyjny stał na wysokości 2100 metrów, a wchodziłem do wiosek, które były na wysokości nawet 2300 metrów w górach. Także w nocy, szczególnie we wrześniu, w październiku, potrafiło tam być nawet minus 2, minus 1 stopień. I wtedy w takich domkach słomianych na pewno może być bardzo zimno. A później w ciągu dnia już oczywiście robi się ciepło. Ale ta funkcja tego ogniska, że w domku jest ciepło, to jest jedno. Przy tym ognisku przecież się gotuje. Wisi nad tym ogniskiem jakiś kociołek. Tam Papuasi sobie gotują coś do jedzenia. Oni przeważnie jedzą słodkie ziemniaki. To są takie długie, wąskie ziemniaki. W Afryce będą nazywały się bataty. Można je pewnie kupić w naszych wielu sklepach. A w języku papuaskim, Melanesian Pidgin, te ziemniaki nazywają się kaukau. I te ziemniaki się je właściwie codziennie. Z różnymi warzywami, które hoduje się gdzieś tam w swoim ogródku. Czyli następna funkcja tego ogniska, gotowanie. Inną funkcją tego ogniska jest takie wspólne siedzenie dookoła rodziny i wspólne przeżywanie wspólnoty w tej rodzinie. To ognisko jest bardzo ważne, ono daje ciepło, przy nim można sobie posiedzieć z całą rodziną i przy nim można podejmować w rodzinie ważne decyzje. I myślę, że właśnie dobre jest to takie nawiązanie tego papuaskiego ogniska w tym papuaskim domu do opieki, jaką ma nad nami Maria, Matka Boża. My, jeżeli będziemy myśleć często o Maryi, a szczególnie też odmawiać różaniec, to my od Maryi otrzymamy takie ciepło.
I tego ciepła nie będzie czuć może na naszym ciele, ale to ciepło będzie czuć w naszym, w naszej duszy i w naszym umyśle. I Matka Boża zawsze będzie takim światłem nas prowadzić. Tak jak papuasów prowadzi przez życie to ciepło ogniska i to światło, przy którym oni siedzą. Ale światło, ciepło, wspólne spotkania to oczywiście nie całe nasze życie. My czasami, a raczej często, codziennie w naszym życiu musimy zdobywać kolejne doświadczenia. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest dzieckiem, czy ktoś jest człowiekiem dorosłym, czy ktoś jest już starszy. Każdy człowiek codziennie zbiera w życiu nowe doświadczenia. A żeby coś zbierać, no to co? To trzeba mieć do tego zbierania jakąś torbę. I ja mam tu taką torbę z Papui Nowej Gwinei. Proszę bardzo. Może to tak nie wygląda na początku jak torba, ale zapewniam, że to jest torba, torebka. O, tutaj można coś włożyć. Ona jest zrobiona z kurzych piór. Tutaj są takie specjalne, cieniutkie linki. I każde piórko po kolei jest wplatane w taką specjalną żyłkę, nitkę, żeby się na niej trzymać. Ona jest dosyć solidna. Oczywiście nie chodzę z nią codziennie po mojej parafii, czy nie jeżdżę z nią na zakupy. Ale to jest taka torebka papułaska, specjalna, z kurzych piór. Zobaczcie, u nas pióra kurze się wyrzuca, a tutaj można sobie zrobić z tego fajną torebkę. Pewnie byście nie dali rady, ale papuasi potrafią. I słuchajcie, taka torba, taka torebka robiona właśnie z kurzych piór, myślę, że jest jakimś takim symbolem tej naszej torby, do której my zbieramy przy pomocy Matki Bożej nasze kolejne życiowe doświadczenia. Bo żeby zdobyć dobre doświadczenia w życiu, to trzeba się bardzo napracować i trzeba być człowiekiem bardzo cierpliwym. Tak jak te piórka, po kolei wkładane w te linki, które trzeba pozbierać, mówi, te piórka trzeba tam powkładać. Już nie mówię, że tą kurę trzeba złapać i ją oskubać. Wtedy to jest krzyk w papui też. Ale wtedy powstaje z tego taka torebka. Czyli trzeba mieć do tego dużo cierpliwości. I dużo takiego samozaparcia. Trzeba wiedzieć, ja jednak to zrobię, chociaż sprawia mi to wiele trudu. I my, jeżeli chcemy zdobyć takie dobre doświadczenie w naszym życiu, czegoś się nauczyć, w szkole to uczymy się z książek, uczymy się od naszych nauczycieli, dużo wiedzy nam przekazują. Ale jeżeli chcemy się czegoś nauczyć w życiu, jak postępować z drugim człowiekiem, jak poprawić swoje błędy, jak stać się lepszym człowiekiem, to potrzebujemy dużo cierpliwości, żeby zrobić taką torbę, tą niewidzialną torbę i w tą niewidzialną torbę wkładać te doświadczenia, które z nami zostaną. A chyba najlepiej w zdobywaniu takich doświadczeń i w cierpliwości może nam pomóc nasza Matka, Matka Boża Maryja. Maryja w swoim życiu na pewno potrzebowała wiele cierpliwości. Była Matką Bożą, często na pewno była nierozumiana w tym środowisku, w którym żyła. W Nazarecie bardzo skromnie żyła święta rodzina. Na pewno wiele trudów musiała pokonać, żeby prowadzić życie swoje. Ale była to rodzina święta, czyli rodzina, która jest wzorem dla wszystkich rodzin. Wzór pokory, cierpliwości wobec Pana Boga. I taką matką też tutaj na ziemi była Matka Boga, Boża i dzisiaj nadal też jest, bo wiemy przecież, że Maryja razem z ciałem i z duszą została wzięta do nieba jako jedyna z ludzi. I dlatego Maryja tym całym swoim życiem uczy nas cierpliwości i uczy nas, jak robić z każdej godziny, z każdego dnia po kolei taką niewidzialną torbę, do której my chowamy kolejne doświadczenia. Oczywiście my, żeby być cierpliwi, to musimy często Maryję prosić o to, żeby ona nam w tym pomogła. Jak to zrobić? No tutaj akurat nie widać, ale jak zobaczycie figurkę Maryi, czy zobaczycie jakiś większy obraz Maryi, to zawsze, przeważnie, Matka Boża będzie z różańcem. To jest ulubiona modlitwa Maryi i odmawianie różańca bardzo wyrabia w nas cierpliwość. Te kolejne Zdrowaś Maryi, Ojcze Nasz, kolejne dziesiątki, tajemnice różańca, to jest nasza cierpliwość poświęcona Panu Bogu i my w ten sposób uczymy się cierpliwości w naszej modlitwie i przebywania z Panem Bogiem. I tak nas uczy też Maryja. I tacy cierpliwi są też papuasi, także chrześcijanie papuascy. Bardzo lubią modlić się na różańcu. Tylko, tak jak Wam mówiłem w poprzedniej
którejś katechezie, matka papuasi też często mylą to działanie Matki Bożej, tą pomoc Matki Bożej z takim kultem swoich przodków. Kiedyś miałem w mojej parafii taką sytuację, że zachorował jeden chłopiec. No rzeczywiście był poważnie chory. I jedna pani, bardzo dobra, bardzo gorliwa katoliczka, postanowiła się za niego modlić na różańcu. Bardzo dobrze. Z jedną jeszcze panią. W głównym kościele, takim drewnianym, który miałem przy swoim domu. Ja akurat przechodziłem, zajrzałem do kościoła, no patrzę, dwie panie się modlą, chłopiec koło nich klęczy. Wszedłem do środka, pomodliłem się razem z nimi, ale coś mi się wydawało dziwne, bo ta pani trzymała różaniec, ale ten różaniec trzymała na głowie tego chłopca. Ja się później tej pani pytam, słuchajcie, a czemu wy w czasie modlitwy różańcowej trzymaliście różaniec na głowie tego chłopca? Ona mówi, no bo my chcieliśmy, żeby w ten sposób ta moc Matki Bożej do niego przeniknęła i żeby Matka Boża mu pomogła. Czyli zobaczcie, pomimo tego, że bardzo były wierzące i słusznie się modliły i na pewno bardzo oddawały swoje życie Maryi, to jednak automatycznie wiązały ten różaniec jako przedmiot, jako taki amulet, który ma im pomóc. I tak jak używają amuletów w kulcie swoich przodków, tak używali ten różaniec, chcieli automatycznie, może nieświadomie, używać jako taki amulet. Dlatego, słuchajcie, my musimy też uważać. Modlitwa różańcowa, ona jest bardzo ważna, ale różaniec, on nie powinien być jakąś ozdobą, jakimś przedmiotem, którym tak na szybko odmówimy, o Matko Boża, już oddaję się pod Twoją opiekę. Różaniec jest modlitwą bardzo poważną, radosną, ale też i bardzo poważną. Jeżeli my modlimy się, nawet dziesiątkę różańca odmawiamy, to musimy pamiętać, że stajemy bezpośrednio przed Matką Bożą i Matka Boża nas patrzy i wyprasza wtedy nam potrzebne łaski u Pana Boga. Dlatego postarajcie się może i codziennie odmawiać różaniec, także w intencji misji, w intencji dzieci, które są na misjach, no i w intencji różnych ludzi, żeby także u nas w kraju, żeby oni coraz bardziej rozumieli, kim jest dla nas Matka Boża, jak jest dla nas ważna i jak ważna jest dla nas modlitwa różańcowa.